czołem. Zrobimy sobie dzisiaj jeszcze jeden test. Mamy w gratisie jeszcze jeden samochód. Jest to tym razem auto używane. Toyota Yaris z 2012 roku. Także jeśli ktoś chce posłuchać kilka słów na temat tego auta, serdecznie zapraszam. Przeglądając sobie ostatnio statystyki YouTube'a, dowiedziałem się, że mój kanał oglądają również kobiety. Ale ja mam lepsze statystyki niż YouTube i wynika z nich, że są to dokładnie dwie kobiety. Czyli moja teściowa, ciocia Stasia z Mazur, serdecznie pozdrawiam. Ale słowo się rzekło, skoro ma być coś dla kobiet, no to mamy coś typowo dla kobiet, czyli Yariska. Jeśli jesteś facetem, możesz śmiało wrócić do oglądania gołych dziewczyn w internecie. Raczej tu nic ciekawego dla siebie nie znajdziesz. Chyba że szukasz auta dla swojej kobiety, no to wtedy ok. Na dzień dobry rzuca się to, że jedziemy autkiem miejskim, bo mamy oczywiście przepisową prędkość, no bo jak żeby inaczej. No i jest głośno jak cholera. No ale jakoś damy radę, może będzie mnie słychać. Parę słów o tym konkretnym egzemplarzu. Jest to auto, tak jak powiedziałem, z 2012 roku. Cały czas pierwszy właściciel, polski salon. Znam to auto od dnia zakupu w zasadzie. Full opcja, jak na Yarisa to jest tutaj wszystko, a może jest tutaj wszystko jak na dużo innych aut wyższej klasy nawet. Znowu mamy automat, prawie same automaty mam na kanale. Mamy silnik 1.3, a w zasadzie 1.33 o mocy 99 koni. Do wyboru był też 1.0 o mocy 69 koni. Był jeden diesel, była też hybryda. Tutaj mamy najszybszy z tych wszystkich dostępnych silników. Tak jak powiedziałem, niecałe 100 koni. Mamy 125 Nm. No to brzmi grubo. No i mniej więcej takie są odczucia, chociaż może nawet nie, ale to do tego zaraz przejdziemy. Ja akurat Yarisa jako model znam bardzo dobrze, bo mieliśmy w domu, żona miała auto parę lat temu z 2004 roku, czyli tego pierwszego, już poliftingowego. Jako auto takie praca, dom i czasami jakieś zakupy było super, ale kompletnie nie nadawało się zupełnie do niczego innego. Tym bardziej, że miało też automat, to już jest dużo powiedziane, bo to chyba był największy minus tamtego auta. Tragiczna skrzynia. Tak naprawdę to nie był automat, tylko zautomatyzowana skrzynia manualna. Zmieniała biegi mniej więcej co 10 sekund. W sensie, że zmiana biegów trwała 10 sekund. Psuła się strasznie. To już nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo tutaj na szczęście mamy nową skrzynię. Teoretycznie się nic nie dzieje, praktycznie chyba też, bo autko ma już pod 5 lat i jest wszystko ok. Nie słyszałem też jakichś większych narzekań. W tych poprzednich Yarisach, jeśli kupujecie, to naprawdę uważajcie, bo te skrzynie to jest dramat, jeśli kupujecie w ogóle Yarisa w automacie. Tu i odczuciowo, i mechanicznie jest już zupełnie inaczej. Zmienia w 5 sekund, a nie w 10. Troszeczkę mniej szarpie. No tak śmiech śmiechem, ale jest naprawdę dużo lepiej i tutaj nie ma się już co tak obawiać tej skrzyni. Znaczy pewnie większość osób i tak kupi manualną skrzynię, bo takich jest dużo więcej, mówimy o aucie używanym. Ale gdyby ktoś trafił, to tutaj już jakiejś większej obawy nie ma. Ja tak powiedziałem, mam tutaj taką full opcję. To auto było cholernie drogie jako nowe, bo kosztowało, jak dobrze pamiętam, coś pod 70 tysięcy. No to jak na Yarisa i to jeszcze 5 lat temu, to jakieś strasznie duże pieniądze. Ale faktycznie naprawdę jest tutaj bardzo dużo rzeczy. Jak na auto miejskie to w ogóle jest mega. Łącznie z ogromnym panoramicznym dachem, z nawigacją, z kamerą cofania. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo rzeczy. Yaris nigdy nie grzeszył jakimś super wyposażeniem. Ten nasz miał, co on miał? Miał na przykład klimatyzację i jeszcze z takich bajerów to na przykład automatycznie włączane trzecie światło stop po naciśnięciu hamulca. O, takie bajery były. Także no tam po prostu kierownica, koła, drzwi i tyle. I to, co tutaj się zmieniło, to ten samochód wygląda w końcu jak samochód.
Naprawdę, czuję się tutaj, wiadomo, że to, no ale to nie wymagajmy od auta miejskiego nie wiadomo czego, nawet jeśli jest to jakaś droga wersja. Jest to jednak autko małe, typowo miejskie. Ono ma być w miarę tanie, no to nie było, ale można kupić oczywiście, bo Yarisa dużo taniej. I to są cechy, które to auto musi spełniać, bo ono nie może kosztować 100 tysięcy, żeby tutaj była skóra. Więc jak na autko miejskie, naprawdę ja się czuję w końcu wsiadając w ten samochód jak do pełnowartościowego samochodu, a tak w poprzednim Yarisie, mówię nie o tym tej generacji, która była do 2011, tylko tej jeszcze wcześniejszej. Ja się jak, matko i córko jak przejechał, ja się jak w normalnym aucie na pewno nie czułem. To było takie wodzidełko po prostu malutkie. Tu jest ogromna zmiana. Poprzedni Yaris, jeśli chodzi o odczucia na przykład z prowadzenia, to co ja też mocno zwracam uwagę, no to prowadzenie, feedback, odczucia, to co się dzieje na drodze, dynamika, wszystko było mniej więcej na poziomie samochodziku w Wesołym Miasteczku. I tu znowu jest ta różnica, którą chcę podkreślić zdecydowanie, że to auto jak na segment miejski, prowadzenie bardzo w porządku. Nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo czego, to nie jest, znowu, to nie sportowe, to nie ma sensu używać tego słowa, ale nie jest to auto o jakimś mega precyzyjnym układzie kierowniczym, ale na pewno jest ogromny postęp. Samo wykonanie też samochodu, to tak jak mówię, materiały nie są może jakieś rewelacyjne, ale wsiadacie do tego samochodu, no i czujecie się, można się pomylić z kompaktem. Tamten Yaris był, on może nie powodował takiego uczucia klaustrofobii, ale to tylko dlatego, że on tu nic nie miał. To były prawie że gołe drzwi, no oczywiście przesadzam, ale prawie że. Tu ze dwa przyciski i kropka. I przez to może on nie powodował jakiegoś takiego efektu, że siedzimy w bardzo ciasnym samochodzie, ale tu już mamy wszystko tak, jak powinno być. I nadal jest tak, że przynajmniej z miejsca kierowcy ja się czuję fajnie. Na pewno też dużo daje ten dach panoramiczny, bo w aucie jest po prostu dużo jaśniej. To jest coś fajnego. Minusem tego dachu przynajmniej jest to, że siadając z tyłu przy każdej próbie wyprostowania się czy poruszenia, no, wali się czołem, nawet nie górą, włosami, tylko czołem w ten dach. Przy moim wzroście 182, także może jak to będzie faktycznie auto dla dziewczyny, z tyłu będą jeździły niższe dziewczyny, to nie zwrócą uwagi. A nie wiem, czy są jacyś faceci, których wozi kobieta. A pewnie jeśli tak, to w takim stanie i tak nie będą czuli, że się jeszcze raz w coś uderzyli. Czyli problemu nie ma. Bagażnik jest symboliczny. Jest, bo jest. Wiadomo, że to nie jest auto rodzinne, chociaż w Polsce... Właśnie, może troszeczkę o tym powiem. W Polsce jest w ogóle tak, a przynajmniej może teraz już się troszeczkę zmieniło, ale często kiedyś było tak, że kupując auto nowe z salonu, bardzo przez wiele lat było tak, że to auto miało być tanie, a jednocześnie duże. Każde auto miało być autem rodzinnym, nawet jak to był Yaris, to musiał potrafić zawieźć rodzinę nad morze i te wszystkie pakunki, najlepiej dwójki dzieci. Najlepiej, żeby kosztował do 39 tysięcy, a przy okazji był szybki i miał klimatyzację i jeszcze parę rzeczy. Takie były wymogi. Za te 40 tysięcy oczywiście kupa ludzi wolała kupić Passata wtedy iQ i te wszystkie rzeczy miała, no ale miała auto używane i bez gwarancji i tak dalej. Dziś robiło się tak i inaczej. Wtedy za 40 tysięcy, to już, mówię już ładnych parę lat temu, Yarisa w salonu kupiło się bez żadnego problemu i wcale nie najbardziej biedną wersję gołą, tylko można było sobie już coś tam fajnego dobrać. Dzisiaj sytuacja jest taka, że nawet nie wiem, jak to jest w tej chwili, bo nie spojrzałem w cennik, ale za 40 tysięcy to pewnie całego samochodu się nie kupi. Ceny poleciały tak do góry, że tego Passata w TDI-ku za 4 dychy spokojnie wyciągniemy nadal, a żeby kupić Yarisa z fajnym wyposażeniem, to się zrobi już pewnie 55, a jak chcemy mieć coś więcej, to i pewnie 60. Więc troszeczkę się tutaj nam rozjechały te wymagania. No ale tak czy inaczej, przez wiele lat było tak, że to auto, nawet wiadomo było, że nie kupimy limuzyny za te pieniądze, więc wszyscy wymagali, to ma być auto dla rodziny. No i muszę powiedzieć, że
akurat tym konkretnym samochodem, może akurat rodzina bez dzieci, ale kobieta potrafi jeździć 90% po mieście na pewno, ale potrafi pojechać i na wakacje, i na ferie, i wyjechać sobie za granicę. Także może ja bym akurat czegoś takiego nie chciał robić, ale na pewno są osoby, którym to zupełnie nie przeszkadza, a wręcz są zadowolone. Dla mnie na pewno byłby ogromnym minusem poza wielkością, że od tych 100 km na godzinę tu nic, kurczę, nie słychać. W sensie, że nie słychać, bo jest tak cicho, tylko nie słychać nic innego oprócz szumu. I może to też troszkę kwestia, że jeżdżę na co dzień samochodem dobrze wyciszonym, czy ostatnio jeździłem też samochodami dobrze wyciszonymi, taka przesiadka też potęguje takie wrażenie, ale jest głośno, to bezapelacyjnie na bank. No ale mówię, autko miejskie, tak? Także no coś za coś. Większość ludzi raczej nie wybiera się tym samochodem w Alpy, tylko jeździ po prostu do roboty. Zobaczcie, jak wygląda z tyłu miejsce na nogi. Tak jak mówię, fotel jest ustawiony dla mnie na 182 cm i tak wsiadam z tyłu. No, wygląda to tak. Bagażnik wygląda tak. Tak jak mówię, symboliczny, ale też nie wymagajmy nie wiadomo czego. Wiadomo, że podstawowe rzeczy zmieścimy. No, ale jest jak jest. Ja jeździłem przez wiele lat Toyotami i z takich pobocznych troszeczkę rzeczy na pewno muszę podkreślić jakość serwisu, bo zawsze była, wiadomo, że każdy będzie narzekał na każdy serwis, to większość ludzi tak ma, tak samo z ASO, jedno jest lepsze, drugie gorsze, ale odnosząc do też autoryzowanych stacji innych marek, ja na pewno wielokrotnie spotykałem się i z dużo lepszym podejściem do klienta i z dużo lepszym traktowaniem. Wiele razy udało mi się coś wymienić w samochodzie w ramach gwarancji, co teoretycznie nie podlega gwarancji. Praktycznie, no, jeśli klocki mają przejechane 3000 i się nagle coś z nimi dzieje, to mam podstawę twierdzić, że nie jest to moja wina, że coś się stało, tylko coś jest z nimi nie tak i fajnie by było to zrobić na gwarancji. I się tak udawało, również z innymi rzeczami i znajomi, którzy mieli Toyoty. Na pewno dużo osób podkreślała to, że jakość obsługi w ASO Toyoty, no, przykładają do tego wagę na pewno, dużo większą niż niektóre inne marki. Tym się Toyota zawsze dla mnie odróżniała, ja to bardzo ceniłem, jeżdżąc samochodami tego producenta. Sam wygląd salonów, zobaczcie, że wiele marek, no to się też mocno zmienia, ale wiele marek, mając jakiś taki malutki salonik gdzieś, no to spójrzcie, jak wyglądają salony Toyoty. To jest oczywiście zupełnie poboczna kwestia, ale jak ktoś zwraca uwagę, no to będzie się jakoś tam lepiej czuł w takim salonie niż w 4 metrach kwadratowych, jak czasami się to zdarza. I w serwisie wyglądającym jak warsztat u pana Włodka w latach 90. Ile to pali, bo będzie pytanie? Niedużo. Jak dla mnie to naprawdę niedużo. Chociaż z drugiej strony, no pewnie myślicie, że z 4,5, prawda? No ten silnik to nie. Tu jest 1,33, to nie brzmi jakoś dumnie i 100 koni też nie brzmi dumnie, ale z drugiej strony ja myślę, że spalanie w mieście tutaj około 7 litrów, no szału nie ma, ale też nie ma tragedii. Plusem jest na pewno to, że porównując dynamikę tego samochodu do dynamiki 1.0, pamiętajcie, że mamy automat, też jest przepaść. Dużo lepsze odczucia, chociaż no zobaczcie, gaz w podłogę. No, nic nie słychać, znowu oprócz silnika. Nie wiem, czy mnie było słychać. I tak trochę stoję w miejscu, tak, ale no znowu pamiętajmy, miejskie autko, to nie ma szaleć i nie wiadomo co jeszcze, a jakoś tam ruszać spod świateł. Mówi się, że nie będziesz ostatni, no będziesz przedostatni, zawsze coś. Ale naprawdę, jeśli chodzi o odczucia z jazdy odnośnie prowadzenia, to takie rzeczy, duży postęp, duży. Ja już bym się pewnie wywalił w poprzednim modelu, leżałbym na boku albo na dachu. Tu jest lepiej, dużo. Znowu pytanie, czy testując auto dla dziewczyny, to ja w ogóle powinienem o tym mówić.
czy dziewczyna zwróci na to uwagę. No pewnie jakaś zwróci, ale nie wiem, czy Martyna Wojciechowska jeździłaby Yarisem. Pewnie nie. Ale pewnie zwróci uwagę na schowki. To może ja zwrócę. Duży. Ten obok pasażera jest ok. Mamy lusterko, ale nie podświetlone. Oj. Słabo. Minusik. Moje. Też nie podświetlone. Też słabo. No tu jest podświetlenie, ale tu musi być. Na pewno też taki minus, na który ja zwróciłem uwagę, to fajnie, że jest podłokietnik, ale on jest... Aha, super. Ale jest bardzo wąski. To jest chyba węższy niż moja ręka. Czyli znowu kolejny aspekt, że jest auto dla dziewczyny. Będzie mniejsza ręka, może jakoś będzie łatwiej oprzeć. Dobrze, że jest, bo bez podłokietnika jest tragedia. Ale jest malutki, bardzo mały. Nie jest tak łatwo się przypasować do niego. Fajna rzecz akurat też w tej wersji wyposażenia, że mam tutaj na przykład 16-calowe felgi. To nie jest jakiś ogromny rozmiar, ale jak na Yarisa, to 16 już są fajne. W ogóle to auto wygląda fajnie. Jest z zewnątrz, mamy, zobaczycie sobie, mamy przyciemnione szyby, mamy te 16, o których powiedziałem. Biały kolor z tym wszystkim ciemnym bardzo fajnie się komponuje i ja uważam, że jest to jedno z ładniejszych aut miejskich, co znowu nie było nigdy domeną Toyoty, czyli wygląd samochodu. Fajnie, że zrobili postęp w tym aspekcie, bo te auta, różne rzeczy można było o nich powiedzieć, ale nie, że jakoś tam wyglądają ciekawie. Dzisiaj mamy na przykład CHR-kę. Trochę za dużo sake poszło. No i dobrze, niech więcej piją. Nie wiem, co ci ludzie tutaj robią, ale ja stąd jadę, bo mam wrażenie, że zaraz ktoś we mnie wjedzie. Przyspieszam, to nie wiem, czy będzie mnie słychać. Jeśli tak, to dobrze. I pytanie, ile to kosztuje? Ten model Yariska znajdziecie w sprzedaży od 2011 roku. No i za autka z 2011 roku pewnie będą się ceny rozpoczynały od jakichś 20 tysięcy. Ale za tyle to bym polecał kupić może tego paska w TDI. Będzie miał ze 20 lat, ale to co? Jak chcecie Yariska, to jednak tą piątkę bym dorzucił i szukał takich jak aut od 25 tysięcy z tych pierwszych. No bo jak kupić, to żeby to jednak miało ręce i nogi, albo może drzwi i koła. Te auta nie powinny mieć jakichś ogromnych przebiegów, chociaż pewnie dużo poflotowych będzie, ale to można albo dobrze sprawdzić, albo je odrzucić, to już też nie wnikajmy. Ale za 30 tysięcy, no to kupujecie to, co chcecie. Macie, szukając autka miejskiego dla żony, czy kobieta szukając dla siebie, znajdzie samochodzik, który fajnie wygląda, kompletnie się nie psuje, bo tu się nie dzieje naprawdę nic. To jest typowa, prawdziwa Toyota, nie ma strachu o tego typu rzeczy. Kupuje samochód, który ma fajne bajery. Myślę, że no nie każdy podchodzi tak jak ja do dynamiki, więc będzie zadowolona też z tego aspektu. Jeszcze jak będzie miała fajny dach, biały kolor, nawigacja, kamera, co tu chcieć więcej? Może łopatki przy kierownicy do zmiany biegów. Raz używałem, a w sumie dwa razy, pierwszy i ostatni. Idzie, nie? A w sumie pierwszy wystartowałem. Nikt mnie nie wyprzedził. No, czyli głupoty gadałem. Jedź. No dobra, nie ma co przedłużać. W kolejnym filmie podkreślę, bo tak się jaram, że czekam na Stingera. Będzie za tydzień. Niech już będzie, bo
To będzie coś dla mnie. Jeszcze tylko sprzedam nerkę. To też chyba nie starczy. Nie wiecie, po ile nerki chodzą? Może wystarczy. To dajcie znać. I zapraszam na kolejny test. Trzymajcie się, cześć.